Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i zapraszam na nową serię na moim kanale z nową grą, której wcześniej jeszcze u mnie nie było. Nie jest to jednak nowa gra w takim sensie, że wyszła niedawno, bo jej premiera miała miejsce w 2018 roku, w wakacje chyba, w lipcu z tego co kojarzę. Wydawał ją Slytherin. Natomiast przez długi czas, mimo że jestem fanem Warhammera, bardziej Warhammera Fantasy aniżeli 40 tysięcy, ale mimo wszystko 40k również lubię. To ta gra jednak, mimo że tym fanem jestem, to mi umykała, tak? Jakoś musiała być bardzo słabo rozpromowana, albo nie wiem, jakoś po prostu mi się kompletnie umknęło, że taka gra w ogóle istnieje. Natomiast całkiem niedawno, kiedy oglądałem sobie inne filmiki właśnie na YouTubie, przez przypadek na nią natrafiłem i powiem szczerze, jak zacząłem grać, to potrafiła mnie naprawdę konkretnie wciągnąć, więc bardzo chętnie ją wam również zaprezentuję. Jako takie oderwanie się trochę od serii Total War, żeby nie było na moim kanale zbyt monotematycznie, że tylko Total War i Total War. Wprowadzamy inną grę, też z uniwersum Warhammera, bo no po prostu tak już jest, jestem fanem i tego nie zmienię. Ale gra jest fajna, mam nadzieję, że wam również się spodoba. I tak, jest to strategia taka typu a la cywilizacja, tak? Czyli budujemy sobie tutaj naszą cywilizację, miasta, opracowujemy technologię, zdobywamy nowe tereny, natomiast nie prowadzimy w żaden sposób dyplomacji z innymi frakcjami. Tutaj mamy tylko i wyłącznie wojnę. Nie da się na przykład nawiązać sojuszu między poszczególnymi frakcjami, nawet imperialnymi. Trzeba z nimi walczyć, tak? Więc to jest ta zasadnicza różnica. Zresztą w świecie Warhammera nie może być inaczej. Ale do tego wrócimy później, natomiast tak, zastanawiałem się, jaką frakcją tutaj rozpocząć tą rozgrywkę, bo jest ich trochę. Już wam pokazuję. Ostatnio, kiedy grałem prywatnie, grałem sobie chaosem, natomiast ostatecznie myślę, że wybiorę inną frakcję. Jak wspomniałem, trochę ich tutaj już mamy, natomiast długi czas mi zajęło zastanawianie się, kim. Bo na pierwszy rzut chciałbym puścić kosmicznych Marines, czyli najbardziej taką, że tak powiem, klasyczną frakcję z Warhammera 40 tysięcy, też najbardziej rozpoznawalną. Kosmiczni Marines to jest, no jednak jakby nie patrzeć, symbol właśnie tego uniwersum. Ale po pierwsze już tą frakcję po części można było zobaczyć u mnie na playliście z Chaos Gate Demon Hunters, kiedy ogrywałem, tam nie było wyboru, ale grałem właśnie tam szarymi rycerzami, którzy właśnie są jednym z zakonów kosmicznych Marines. Poza tym na polskim YouTubie jest jedna jedyna kampania właśnie z tej gry poprowadzona właśnie tą frakcją, więc stwierdziłem, że kurde, dla odmiany tutaj warto by było jednak pograć kimś innym. I znowuż zastanawiałem się, kim, tak? Ostatecznie doszedłem do wniosku, że zagram sobie frakcją Tau, która jest bardzo rzadko spotykana, jeśli chodzi o gry Warhammera, w dodatku też mało pokazywana, tak? Ludzie jakoś nie kwapią się do tej frakcji, a ja z racji tego, że mam ten swój taki nawyk, że lubię właśnie ogrywać takich trochę takimi frakcjami odszczepieńców, lubię grać bohaterami takimi mało popularnymi, jakoś tak mnie do nich ciągnie, więc chętnie wam tą frakcję pokażę. Tak, dlatego właśnie wybrałem frakcję Tau. Jeśli chodzi o to, kim oni są, to myślę, że więcej wam będę mówił już w trakcie gry. Natomiast tak, jeśli wybierzemy sobie tą frakcję, to poziom wyzwania mamy średni. Wszystkie tutaj te cechy tej frakcji, może nie będę ich po kolei czytał, tylko w międzyczasie będę wam opowiadał, bo ogrywałem kiedyś tą, czy kiedyś, to nie było aż tak dawno, w te wakacje chyba grałem sobie bardzo intensywnie w Gladiusa. Ogrywałem między innymi Tau, więc tam być może coś mi się zapamiętało, co wam po drodze powiem. Myślę, że w trakcie gry będę wam tłumaczył zamiast tutaj czytać, chyba że wolelibyście sobie zatrzymać nagranie i po prostu samemu przeczytać, jak to tutaj wygląda. Natomiast przeczytam wam opis. Imperium Tau nigdy nie zaznało takiego zagrożenia dla swojej egzystencji. Z jednej strony goni ich nienasycony głów
Tyranidów, z drugiej zaś nieprzekraczalna nawała ognia Imperium, dynastia Sautek Nekronów i rosnąca wielka wyrwa. No, to będzie problem, czytanie tych imion w świecie Warhammera, szczególnie właśnie należących do Tau. Montiewa, pożeracz nadziei. Jak mają przetrwać? Rozwiązaniem była czwarta ekspansja prowadzona przez wielkiego dowódcę Shurstrike'a. Poprowadził swoich wojowników w odległe rubieże galaktyki, by ci pozyskali nowe planety na rzecz Tau. Być może są młodym imperium, ludźmi o wątłej budowie, ale walczą o większe dobro wszystkiego co żywe, nie mogą więc zawieść. A jednak katastrofę przyniosły Tau nowe silniki osnowowe. Przekrzywiona przestrzeń, rozdarcia, dziury, szaleństwo i monstra przybierające rzeczywistą formę, pożerające flotę. Tylko jeden statek dzięki wysiłkowi wszystkich opuścił ten koszmar. Znalazł się tuż nad zrujnowanym światem Ulem Imperium, daleko od światów Tau, Gladiusem Prime. Teraz Tau muszą walczyć o to, żeby przetrwać. Tak, Tau ogółem jest to... to jest fajna rzecz właśnie w Warhammerze 40 tysięcy, bo... zazwyczaj, kiedy weźmiemy sobie jakiekolwiek uniwersa science fiction, to bardzo często jest to wszystko stworzone w ten sposób, tak, że to ludzie są tą najmłodszą cywilizacją, która wchodzi gdzieś tam na salony wszechświata i spotyka się z innymi, tak, wszyscy już gdzieś tam są osadzeni, mają swoje imperia, ludzie natomiast są tym nowym takim, tak, zazwyczaj to, przynajmniej w tych książkach, czy grach, czy filmach, które oglądałem, z którymi się zapoznawałem, to właśnie tak to wyglądało, natomiast w Warhammerze 40 tysięcy to wcale nie Imperium Ludzkości jest taką najnowszą potęgą. W tym uniwersum najmłodszą rasą, najmłodszą potęgą jest właśnie Imperium Tau, które tak troszeczkę przejęło po ludziach pałeczkę. Dlatego to też jest dla mnie takie w miarę ciekawa frakcja. No i cóż, nie będę tutaj dłużej siedział nad tym menu. Przejdźmy od razu do gry. Na razie wybrałem sobie frakcję. Muszę też ją pomalować, bo jest możliwość doboru kolorystyki frakcji. I jeśli chodzi o Tau, to oni zazwyczaj są tak na pomarańczowy, na taki przytłumiony pomarańcz. Malowanie zresztą na obrazku widać tego wojownika w zbroi, bo to nie jest robot, to jest zbroja taka zaawansowana. Widać właśnie, że występuje ta pomarańczowa kolorystyka. Jeśli chodzi o wrogów, bo możemy sobie dobrać ilość wrogów na mapie, to chyba będziemy mieli ich wszystkich, tak sobie myślę. Mamy tak, Eldarów, Kosmicznych Marines, Orków, Nekronów, Astra Militarum, czyli taką podstawową siłę wojskową Imperium, bo Kosmiczny Marines są elitą, jeśli chodzi o wojowników Imperium, Astra Militarum to jest takie standardowe wojsko, jest ich znacznie więcej, ale są po prostu też znacznie słabsi. Tyranidzi i brakuje mi tutaj jeszcze, jeśli się nie mylę, to Chaosu. Bo ogółem w tej grze jest frakcja, której nie mam tutaj. Nie pamiętam, jak oni się teraz nazywali. W każdym razie to byli ci mechanicy tacy z Marsa. Kurde, nie pamiętam teraz ich nazwy. O, Adeptus Mechanicus. Okej, już teraz widzę, ale ja tej frakcji sobie jeszcze nie wykupiłem. I dobra, tak. Kolejna rzecz, którą tutaj trzeba ustawić, to poziom trudności. Zostawimy sobie na średnim. Rozmiar świata będzie olbrzymi, bo jeśli mamy już tyle frakcji, to gdybyśmy dali mniejszy, to po prostu nie mielibyśmy bardzo duże natężenie wrogów już w najbliższej okolicy. Aha, ja was mam wywalić. Chaos miał być. Nie Kosmiczni Marines, tylko Kosmiczni Marines Chaosu. Dobra, i was sobie pomalujemy na jakiś kolor, niech będzie czerwony. Czerwony, tak jest. Dobra, tak jak mówiłem, świat musi być olbrzymi, skupiska lądu niech będą liczne, tempo gry standardowe. I tak, jeśli chodzi o zaawansowane ustawienia, to ja bym tutaj na pewno chciał dużą ilość takich potworów neutralnych, że tak powiem, jednostek neutralnych, może bardziej. W ten sposób. Nie będę się bawił w ustawienia, jeśli chodzi o tam strefy klimatyczne, ale... gdzie to jest?
liczebność dzikich istot, bardzo wysoka. Dobra, czyli już tak grałem, to więc to tak zostawię. No i co, moi drodzy, przechodzimy od razu do rozgrywki. Nie będę dłużej ślęczał w menu. Wszystko będę wam zdradzał w międzyczasie. Także zaczynajmy. So close to extinction. Your homeworlds are surrounded. The swarm, the machines, men. To ensure the survival of the Tau, your fleet was dispatched. The fourth expansion to claim new rich worlds. Yet the war swallowed us. Your ship emerged, alone, war-ravaged, alien. This was not the paradise promised, but you will conquer it. For the Tau, for the greater good, for your survival. Dobra, zaczynamy. Moi drodzy, tak słowem wstępu, jeśli chodzi jeszcze o Imperium Tau, to mogliście zauważyć, że, albo o samą grę, o samego Gladiusa, mogliście zauważyć, że wstęp był całkowicie po angielsku, bo ta gra została wydana tylko i wyłącznie po angielsku. To, że macie tutaj napisy polskie, czy ja mam, a wy widzicie napisy polskie, jest zasługą tego, że zostało wydane tłumaczenie na język polski, stworzone jednak w formie modyfikacji. I nie przez autorów gry, natomiast twórcom tego spolszczenia należą się ogromne gratulacje, bo naprawdę było co tutaj tłumaczyć i myślę, że zrobili to w większości przypadków naprawdę bardzo dobrze. Tak, jeśli chodzi o naszą samą frakcję, nasze Imperium Tau, to tak na tym filmiku mniej więcej po angielsku było mówione to, co ja wam czytałem na głos, kiedy znajdowaliśmy się jeszcze na ekranie menu, czyli że Imperium Tau jest prześladowane przez różne zewnętrzne, złowrogie dla nich siły i z tego powodu szukali jakiegoś odpowiedniego świata, żeby go skolonizować i jakby troszeczkę poszerzyć te swoje terytoria, odejść mniej więcej od tej strefy, w której ich atakują i rozwijać swoją cywilizację. Natomiast no nie udało im się. Cała wyprawa przez Osnowę, bo to jest jakby taka, nie powiem technologia, bo to jest tak zjawisko w świecie Warhammera, która pozwala podróżować na znaczące odległości statkom kosmicznym, ta wyprawa była po prostu źle wyszła, tak? I przez to statek Tau wylądował po prostu. Po pierwsze, osamotniony, bez żadnych innych statków, które mu towarzyszyły na planecie, która w dodatku nie okazała się tym wymarzonym rajem, ziemią obiecaną dla Imperium Tau, tylko nie była to planeta, którą toczył konflikt. No i Tau nie mają po prostu wyboru, muszą się włączyć w ten konflikt, bo nie mają jak dalej podróżować, muszą osiedlić się na tej planecie, ją zdominować, skolonizować w całości, bo inaczej po prostu ich cywilizacja może nie przetrwać. Oczywiście jest to tylko fabuła tej gry w lore uniwersum Warhammera. Imperium Tau owszem ma przerąbane, ale jeszcze jakoś tam sobie radzi, także Gladius nie jest ich ostatnią nadzieją, ale dla potrzeb fabularnych gry właśnie tak założono, że to muszą sobie tutaj tą sytuację ogarnąć. I tak, ja się już poczyniłem pierwsze obserwacje i bardzo się cieszę, że nas gra wyrzuciła właśnie w rogu mapy, bo dzięki temu będziemy mieli szansę na wygraną. To wam powiem szczerze, bo gra jest ciężka. Muszę przyznać, jest bardzo ciężka i wiele zależy od czynników, na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Między innymi właśnie od tego, gdzie nasze początkowe jednostki zostaną ulokowane na samym początku. My trafiliśmy w róg mapy, więc jest super. Najgorzej by było, gdybyśmy byli powiedzmy gdzieś
tutaj czy tutaj i mielibyśmy wrogie frakcje, bo każda frakcja jest wroga wobec nas, zresztą wobec siebie nawzajem też są wrodzy i po prostu mielibyśmy, powiedzmy, tutaj nasze wojska, tuż nad sobą wojska inne, pod sobą wojska inne, jeszcze z boku wojska inne, więc byłoby ciężko już na samym początku. To, że jesteśmy wrogu, jest już dla nas dobrą sytuacją. I tak, moi drodzy, tak jak mówiłem wcześniej, na samym początku, gra jest trochę podobna do Cywilizacji. Mamy już tutaj swoje nasze pierwsze jednostki, podstawową jednostkę wojowników Imperium Tau, wojowników ognia. Drugą taką samą jednostkę i mamy tutaj drony budownicze, którymi za chwilkę wybudujemy nasze pierwsze miasto. I tak, przy budowie miast musimy pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, dobrze by było, gdyby miasto było postawione w okolicy jakiegoś źródła zasobów, tak? Tutaj mamy akurat liście rękawy, które dają plus jeden do jedzenia i plus jeden do wpływów, bo że musimy się liczyć z kilkoma zasobami, mianowicie z żywnością, z rudą, z energią, z punktami badań oraz z wpływami. Żywność, znaczy te inaczej, te zasoby, te surowce potrafią się zmienić, jeśli chodzi o frakcje, potrafią mieć też inne znaczenia dla poszczególnych frakcji. Natomiast tak, w przypadku Tau, z tego co pamiętam przynajmniej, to żywność jest potrzebna, aby utrzymywać nasze jednostki. Ruda jest potrzebna, aby budować poszczególne budynki w naszym mieście oraz też również jednostki. Energia jest potrzebna na budynki, dzięki punktom badań możemy nowe technologie wprowadzać w życie, a wpływ z wpływów korzystamy, kiedy chcemy na przykład zastosować jakieś nasze no takie chwyty typowe dla frakcji, na przykład zwerbowanie sojuszników dla większego dobra, to akurat jest zmniejsza morale wskazanej jednostki wroga, rozruchy z kolei zmniejsza punkty lojalności w miastach wroga. Zwerbuj sojuszników. No tutaj możemy na mapie zwerbować neutralne jednostki krutów, skrzydlarzy, wespidów. Tak, te dwie, dokładnie te dwie, niestety nie więcej, a fajnie byłoby mieć też możliwość werbowania właśnie innych jednostek. W ogóle o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Imperium Tau kieruje się jedną taką przepotężnie obudowaną ideologią, a mianowicie większym dobrem. Zostało to opracowane przez tak naprawdę kastę niebian, czyli takich, można powiedzieć, kapłanów? Ciężko powiedzieć, ale nazwijmy ich kapłanami, którzy przewodzą też jakby swojemu ludowi. Jest to ideologia, którą musi przestrzegać każdy członek Imperium Tau, a warto też powiedzieć, że Imperium Tau jest bardzo niejednolite pod kątem rasowym. No, nie będę się tutaj już w etnikę zagłębiał, ale jeśli chodzi o rasy, bowiem wychodząc ze swojego pierwszego świata, Imperium Tau zaczęło właśnie szerzyć tą ideologię większego dobra i każdy, kto chciał ją przyjąć, mógł dołączyć do ich imperium. Każdy, kto się opierał, był przez nich niszczony, więc Imperium Tau to też nie jest taka biedna, że tak powiem, prześladowana nacja, która po prostu ucieka i chce mieć żyć dla większego dobra. Nie, większe dobro też potrafi przynosić zło. Większe dobro jest dobre tylko i wyłącznie dla Imperium Tau, bowiem w Warhammerze 40 tysięcy, jak już to wspomniałem też przy okazji Warhammera klasycznego, nie ma dobrych frakcji, takich krystalicznie dobrych. Dobra, moi drodzy, tak, zacznijmy już. Trochę się nagadałem, w końcu czas zacząć. I tak, zaczniemy sobie od budowy naszego miasta pierwszego. Przy budowie miasta po pierwsze warto pamiętać o tym, żeby budować je w okolicy jakichś zasobów, po drugie, żeby teren był na przykład wolny od takich tutaj miejsc, które są napromieniowane. Bo owszem, można byłoby to opromieniowanie usunąć, ale po pierwsze nie od razu, po drugie niepotrzebnie by to zajmowało jakieś tury, więc fajnie byłoby te miasta stawiać gdzieś z daleka od tego typu miejsc. Po drugie, trzeba też patrzeć na to, jakie zasoby są w okolicy miast, bo mówimy nie tylko o na przykład takich źródłach surowca jak te liście rykawy, ale też to, co wam się wyświetla tutaj dookoła
czyli te procenty, punkty procentowe, jeśli chodzi o poszczególne właśnie zasoby na tych terenach. Dobrze by było mieć na przykład kilka miast, które są dosyć zróżnicowane, tak? Że jedno miasto na przykład jest na terenach położonych bogatych w te procenty pod kątem produkcji, inne pod kątem właśnie żywności, etc. Więc tutaj natomiast widzę, w tej naszej sytuacji jesteśmy na terenach takich arktycznych chyba, bo mamy też zielone drzewka, ale tereny arktyczne, gdzie jest jednak ciężko z żywnością, poza tymi liśćmi rękawy, to tak naprawdę wszystkie te pola dookoła mają minus 20% do produkcji żywności, więc będziemy musieli też szybko znaleźć miejsce na budowę kolejnego miasta, gdzie będzie jednak to bardziej korzystne pod kątem właśnie produkowania jedzenia dla naszych wojsk. Tymczasem ja myślę sobie, że pierwsze miasto postawimy tutaj, w tym miejscu. Dlatego musimy przesunąć już wojska. Wojska musimy też przesuwać ostrożnie, bo ustawiłem na początku tej kampanii, aby na mapie było dużo jednostek neutralnych. Neutralnych, które mimo wszystko są wrogie. Atakują każdego. Nie są ze sobą sprzymierzone, atakują po prostu każdego, każdą frakcję. Dlatego muszę posuwać się tutaj naprawdę ostrożnie. Okej. Są też budynki neutralne, na przykład jak tutaj mamy bramę Wrota Pajęczego Traktu, miejsce, w którym Eldarzy, czyli inna frakcja z Uniwersum Warhammera 40 000, może sobie przejąć, otworzyć te wrota, bo one w tej chwili są nieaktywne, i tymi wrotami przepuścić swoje wojska, więc trzeba będzie pamiętać, żeby tego typu miejscówki niszczyć. Na tą chwilę to jest neutralne, natomiast za niedługo to może należeć do Eldarów, więc trzeba to szybko w miarę niszczyć. Dobra, drony budownicze, budujcie już to miasto, postawmy je tutaj. Tak, mamy Hojur, nasze pierwsze miasto. I żeby móc cokolwiek wybudować na początek, musimy przejąć sobie jakieś pole dookoła. I tak sobie myślę, że pierwszym polem, które przejmiemy, będzie... to tutaj, bo mamy tutaj trzy punkty budowy, że tak powiem, i dzięki czemu będziemy mogli na tym polu postawić trzy budynki, tak? Bo żeby ustawiać kolejne budynki, trzeba przejmować kolejne pola i tak dalej. I tak, wybierzmy sobie badania. Ja bym chciał na początek, co ja bym tutaj chciał? Weźmy sobie ten arsenał Fioxar, dzięki któremu będziemy mogli produkować pojazdy naziemne. To może się przydać, bo te wojska nasze są naprawdę bardzo podstawowe na samym początku i warto by sobie już na samym początku jakieś silniejsze jednostki wyprodukować. Bo gra nas nie będzie rozpieszczała. Dobra, poza tym, że musimy zdominować sobie całą tutaj mapkę, całą planetę, podbijać inne frakcje, to mamy też wątki fabularne. Nie będę czytał tego wszystkiego, bo w tle mamy angielski komentarz. Natomiast będę powoli przesuwał, żebyście mogli sami sobie poczytać. Dobra, jeśli już przeczytaliście, to tak, mamy cele, zwerbowanie sojuszników na jednostce sojuszniczej rasy, jedno. Czyli musimy na samym początku zwerbować sobie jakąś sojuszniczą rasę, czyli Vespidów albo Ogarekrutów. I zobaczymy, na których się po prostu pierwszych natkniemy. Natomiast tak, ja będę... Okej, mamy Ogarekrutów. W sumie mógłbym już was zwerbować. Ale tego nie zrobię, bo mamy za mało punktów wpływu jednak, także na spokojnie. I tak, ja się przesunę w las. Nie będę parł do przodu, nie wiadomo jak bardzo, a trzeba też pamiętać o tym, że tutaj rodzaj terenu ma znaczenie. Na przykład w lesie, kiedy się znajdujemy, czy na przykład w ruinach takich jak tutaj, dostajemy mniejsze obrażenia od ataku, jeśli ktoś nas zaatakuje. Dobra, dajmy koniec tury.
Zresztą to wszystko będziecie widzieli też w trakcie gry, bo trochę tych wszystkich zasad tutaj jest. Ja bym kurde ciebie chętnie zwerbował, ale nie mamy dalej tych punktów wpływu, a jednak chciałbym ruszyć dalej, więc sobie podejdźmy tutaj bliżej i atakujmy te ogary. Powiem, kiedy podejdę bliżej, powinienem mieć szansę. Tak, nasz atak się zwiększa, kiedy podchodzi się bliżej. I pierwsza jednostka wroga padła. Nasze jednostki też otrzymują punkty doświadczenia tutaj. Maksymalny poziom doświadczenia to jest chyba 10 właśnie. Przy poziomach doświadczenia no, zwiększają się po prostu nasze. Brakło mi słówka. Po prostu cechy naszych jednostek, tak? Ich statystyki. O, statystyki jednostek się zwiększają, między innymi punkty życia. Chyba też punkty obrażeń. To jest naprawdę bardzo dużo opisów i mega robotę wykonali ci te osoby, które stworzyły spolszczenie, bo nawet kiedy najedziemy sobie po prostu na broń naszych jednostek, to mamy jej opis, tak? Na przykład tutaj strzelba pulsowa, technologia pulsacyjna jest powszechnie stosowana przez kastę ognia, tak, bo społeczeństwo Tau jest podzielone na kastę, to o tym wam nie powiedziałem. Wszystkie bronie pulsacyjne korzystają z pulsowego pola indukcyjnego, umożliwiają wprowadzenie ostrzału seriami plazmy nawet na duże dystanse. Strzelba bądź karabin pulsacyjny to standardowe wyposażenie wojowników ognia, natomiast drużyny przełamania korzystają z blasterów pulsacyjnych, które to wykorzystują ujemnie naładowaną technologię ARC. Bla, bla, bla. Dużo tych opisów jest. Nie będę wszystkiego czytał, bo strasznie dużo czasu by mi to zajęło. I tak, pozbyliśmy się krutów, nic nie mogę tutaj zrobić, natomiast fajnie, bo już przejęliśmy pierwszy teren miejski i możemy w końcu coś wybudować. I tak, na sam początek wybudujemy sobie laboratorium dla badań. Dlaczego? Z tego względu, że dlaczego no nie na przykład koszary, żeby już móc werbować kolejne jednostki naszych wojsk? Dlatego, że po prostu kiedy postawimy wcześniej laboratorium, to po pierwsze szybko będziemy opracowywali te takie najbardziej podstawowe badania, co może nam dać przewagę nad wrogiem. A po drugie, no sami widzicie, że tutaj jest plus 20% do zdobywanych punktów badań, więc się opłaca. Także tak, postawmy tutaj to laboratorium i oddajmy turę. Niewielka przerwa, już jestem z powrotem. Tak, ruszajmy dalej. Warto byłoby tutaj trochę tych terenów sobie odkryć, co się kryje najbliżej, w najbliższej okolicy naszego miasta. I tak, wejdźmy sobie tutaj do tego obozu handlowego Jokero, bo po pierwsze dzięki temu miejscu później, kiedy zwerbujemy sobie już pierwszych bohaterów dla naszej frakcji, będziemy mogli tutaj nabywać w zasadzie różnego rodzaju artefakty, a po drugie dzięki temu, że tutaj przyjmiemy sobie tą miejscówkę, to mamy plus 2 punkty do zdobywanych wpływów, bowiem tego typu miejsca właśnie jak te liściery kawy, jak ten obóz handlowy Jokero, czy innego rodzaju miejscówki, możemy je po prostu, że tak powiem, oflagować, tak, zaznaczyć, że to jest nasze. Jeśli ktoś chce to przejąć, to wie, to musi wiedzieć, że po prostu z nami zadrze. Natomiast akurat tu nie ma dyplomacji, więc każdy nam jest wrogi, więc po prostu jak byłyby wojska w okolicy, to też by ten punkt przejęły i by się wcale tym nie przejmowały. Chodźmy tutaj. Pojawiły się dwie kolejne jednostki neutralne. I fajnie by było, bo mamy tutaj Vespidów, by ich przejąć. Czy mamy punkty wpływu? Nie, 60 potrzebujemy. Trochę nam jeszcze brakuje. Zobaczymy, czy nas zaatakują. Nie, poszli sobie, bardzo dobrze. Dobra, mamy opracowaną już pierwszą technologię. Budynek produkujący pojazdy naziemne oraz wytwarzający rudę i punkty wpływu. To tutaj zdolna kasta ziemi tworzy unikalne pojazdy na potrzeby wojskowe Tau. Jak zapewniają, z czasem będą zdolni do zwiększenia swoich możliwości. Tak, tutaj możemy wybudować sobie łącznie 4 maszyny. Na tą chwilę jedną, bo żeby opracować te 3 kolejne, musimy opracować też poszczególne technologie. Budynek nas kosztuje 2 punkty energii.
jeśli go postawimy. Na tą chwilę jeszcze go nie mamy i trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby jednak dbać tutaj o te zasoby, żeby one po pierwsze były cały czas na plusie. Dwa, żeby przybywało, tak? Żeby tutaj zarówno ta pierwsza liczba była dodatnie, jak i ta druga. Trzeba o tym pamiętać, stawiając kolejne budynki. Czy ja tutaj mogę w coś strzelić? Nie, to jest przełączanie broni, dobra. To w takim razie, jak długo jeszcze potrwa ta budowa? Dwie tury, okej. Dobra, ruszmy się. Nie będę tutaj szedł bardzo szybko, bo tych jednostek wroga tutaj naprawdę może być dużo w okolicy. Ruszajmy się naprawdę ostrożnie. I też muszę pamiętać... O! Dobra, nadzialiśmy się na warte jakieś jednostki wroga. Na hybrydzi neofici. Dobra, to ich zaatakujmy, oddajmy po prostu. Mamy tutaj niestety problem taki, że wróg jest schowany w lesie, więc będzie mniejsze obrażenia odczuwał. Musimy jakoś się przemieścić, albo będzie kłopot. Dobra, weźmy sobie kolejną technologię, tak sobie myślę. Granat dla naszych wojowników. Może trochę pomóc. Kończmy turę. Dobra, zaczynają się kłopoty. Bo jesteśmy nachodzeni przez wroga z różnych stron. Ale ja już sobie przejmę tutaj tą jednostkę Vespidów, tylko kurde, jak ich przejmę, to podejrzewam, że produkcja żywności mi spadnie do zera całkowicie. Bo też jak na przykład nasze miasto tutaj zdobywa nową populację, to też z każdym punktem, w tej chwili mamy punkty populacji 2 na 6. W każdym razie jak będzie rosła ta pierwsza liczba, to będzie też nam spadał przyrost żywności, więc kurde, to też jest problematyczne. Więc z fabułą, z misjami fabularnymi tak naprawdę możemy sobie czekać nawet do samego końca, kiedy już ogarniemy całą mapę i powiem szczerze, grając już wcześniej tą grę, radzę wam wręcz, jeśli chcielibyście sami pograć, żeby z tymi misjami fabularnymi się wstrzymywać, bo niektóre te misje potrafią nagle nic tego nicowego nam naprawdę bardzo mocno utrudnić życie. Więc sami zresztą zobaczycie już na koniec tej serii, bo myślę, mam nadzieję, że stworzę ją całą, że będzie ona się cieszyła jakimś zainteresowaniem. Sami zobaczycie później, jak to będzie wyglądało. Dlatego tak, wy się przesuńcie tutaj, chodźcie bliżej ich atakować. Wy się natomiast przesuńcie tutaj. Też już ich ostrzelajcie. Nie widzimy tych jednostek, są schowane gdzieś tam w lesie. Dobra, kończmy turę. Dobra, kolejna jednostka Vespidu się pojawiła. No, tak jak mówiłem, specjalnie zaznaczyłem, żeby tych jednostek neutralnych było tutaj dużo, ale nie dlatego, żeby sobie tutaj utrudnić rozgrywkę, bo mogłem po prostu wyższy poziom trudności tutaj dać, ale dlatego też, że po prostu wrogie nam frakcje również będą miały całe takie masy jednostek dookoła siebie i przez to będą się wolniej rozwijały. Także tak, tak, dlatego tak się na to zdecydowałem. Ale słuchajcie, was wycofam, bo już zaraz mi padniecie całkowicie. Wy natomiast... Wy natomiast się przesuńcie tutaj na chwilkę na ten obóz handlowy, żeby ewentualnie z tego miejsca się bronić, bo kiedy są w tym miejscu też, jak widzicie, jest lepsza obrona, bo plus 17% do redukcji obrażeń, większe tempo leczenia i redukcja obrażeń dystansowych, to wszystko jest tutaj wzmocnione. Plus mamy co? Napływowa linia osłon, obrażenia w kontrataku plus 17%, więc dobrze. Okej, okay. I teraz tak, wybudowało nam się już tutaj, znaczy wybudowało się laboratorium gdzieś tutaj. Nie wiem, czy ona akurat właśnie tak wygląda, raczej nie, to są po prostu losowe zabudowania pokazywane. Niestety twórcy nie pokazali chyba dokładnie jak wyglądają poszczególne budynki Tau.
każdym razie tak, skoro laboratorium mamy wybudowane, teraz trzeba zadbać o żywność, tak sobie myślę w dalszej kolejności. Mimo, że to pole ma minus 20% do produkcji żywności, to i tak tutaj postawimy uprawy hydroponiczne, żeby chociaż cokolwiek zwiększyć tutaj, jeśli chodzi o produkcję żywności, bo czy to nam się miasto rozwinie, czy będziemy chcieli wyprodukować jakieś jednostki wojskowe, to nie będzie to mega potrzebne. I dobra, wyjdźmy z miasta i kończmy turę. Zobaczymy, co tutaj zrobią te jednostki. Widzę, bardzo blisko podchodzą już. I nie wiem, czy nam zaraz ci wojownicy ognia nie padną, bo oni chyba... A nie, dobra. Dobra, nie atakują akurat tych. Atakują tych, co mają więcej życia, aczkolwiek oni też tutaj, widzę, mocno obrywają, ale mamy opracowane granaty. I tak, wy użyjcie granatów, faktycznie. Że te granaty strasznie mało obrażeń zadają, chyba jeszcze mniej niż nasze strzelby pulsowe. Na co to dobrze działa? Ranie wszystkich członków ostrzelnego oddziału, oślepienie. Aha, okej, to będzie zadawało mniejsze obrażenia, ale wywoła oślepienie wśród zaatakowanej jednostki. Granaty fotonowe TAU zaliczane są do kategorii granatów obronnych. Emitują one przy detonacji wielospektrumowe światło i falę dźwiękową, co ma dwojakie zastosowanie. Z jednej strony mogą zostać użyte w celu zniwelowania skutków ataków wroga, a zarazem mogą zostać użyte w celu wzniecenia chmur, gazu lub dymu, co skutecznie zakrywa oddział przed wzrokiem wroga. Dobra. Okej, to tak, użyjmy sobie jednak tego zwerbowania sojuszników, bo inaczej zaraz nam może mogą naprawdę zniszczyć te dwie jednostki. Dobra, będę w sumie to czytał przy misjach fabularnych, myślę, że warto. Nie będę wszystkich opisów czytał, ale fabularne może tak. Podczas gdy studiujesz z uwagą rozcięte zwłoki Vespida, do pomieszczenia wchodzi Kordaron z kasty powietrza. Jego smukły okular wodzi po całym rozciętym ciele, przystając na chwilę przy oznakach deformacji. Postrzępiony oczodu niezwykła narośl pojawiająca się tuż pod mezoporami, a do tego wydzielina w okolicach Tergum. Boże, gdyby to było po angielsku, kompletnie podejrzewam, nic bym z tego nie zrozumiał. Dobrze się stało, że zginął, mówi ponuro, czyniąc dłonią znak pokoju. Mamy szczęście, że udało nam się go wykryć pośród stada. Powiedziano mi, że dostaliśmy rozkazy, aby wyeliminować wszystkich Malkor. Ale nasi zwiadowcy donoszą, że tutejsi Vespidzi nie noszą oznak skazy Mont. Czyż nie byłoby słusznym choćby spróbować nawrócić ich z powrotem na ścieżkę? Przytakujesz, jak to mówią na Sacea. Ścieżka jest zawsze otwarta. A także przyznajesz wobec Kordarona szczerze, dodatkowa siła bojowa na pewno się przyda. Rozkazujesz wojownikom ognia przygotować drony do obrony. Do wojny, przepraszam, do wojny. Dobra, dronów jeszcze nie mamy opracowanych, więc tą misją naprawdę już możemy się później zająć. Teraz tak naprawdę zdecydowałem się na ten ruch, żeby po prostu przetrwać tutaj. I tak, wojownicy ognia, zaatakujcie. Wy się wycofajcie do miasta. I oni się tam będą regenerowali. Dobrze, że miasto samo z siebie też się może ostrzeliwać. To będzie mega przydatne, przynajmniej na początku. Dobra. Drony bojowe. One będą potrzebne, to na pewno. Tylko pytanie, czy ja z tego poziomu pierwszego już teraz bym czegoś nie chciał. Tą hipostazę Shanartol. Budynek produkujący bohaterów oraz wytwarzający żywność i punkty wpływu. To mi się przyda. Tymczasem oddajmy turę. Dobra. Kolejne skrzydlarze Vespidów się pojawiły. Potworków tutaj będzie naprawdę dużo, więc nie będę nawet w stanie przeprowadzić jakiegoś
konkretnego zwiadu tak naprawdę szybko, więc tutaj mając dopiero jakąś sensowną armię będę mógł odkrywać dalsze rejony. Ale tak, coś odwleczę, to nie ucieczę, tymczasem wespidzi was, przesunę trochę tutaj. Głupio byłoby ich stracić. A, tu są dalej ci neofici cali, którzy już nam utrudnili życie wcześniej. Wy macie krótki zasięg w porównaniu z zasięg 1, czyli tylko dookoła siebie możecie strzelać. W porównaniu z na przykład z wojownikami ognia, którzy mają tego zasięgu dwa pola. No tak, wy sobie tutaj poczekajcie i się regenerujcie. Wy natomiast się ostrzeliwujcie z daleka. Też nie wiem, czy nie będę również was musiał wycofać z terenów walk. Oddajmy turę. A, muszę też pamiętać o tym, że tam gdzie jest promieniowanie, tam po prostu traci się życie, tak? Wszystkie jednostki, które znajdą się na końcu tury na punkcie z promieniowaniem są po prostu przez to promieniowanie ranieni. Okej, wybudował nam się, znaczy technologia została opracowana, hipostaza Shanartol, czyli będziemy mogli sobie zwerbować różnego rodzaju bohaterów, między innymi Niebian, ale do tego czasu jeszcze kilka budynków trzeba będzie postawić, także na spokojnie. Jaka technologia dalej? Przez pojazdy. Pojazdów jeszcze nie mamy. Fajnie, że już mamy te laboratorium opracowane, bo czas badań to na przykład w poziomie pierwszym są tylko dwie tury, więc to bardzo szybko może zostać opracowane. Ale już przejdę sobie do poziomu drugiego i sobie drony bojowe, tak sobie myślę, opracuję. Dobra, wy się tutaj regenerujcie. Wy w sumie możecie też się regenerować. Na razie sobie poczekamy trochę. Dobra, zbudowały nam się budynki, te uprawy hydroponiczne. Mamy już trochę żywności, więc możemy teraz zadbać o energię z kolei. Albo już koszary na przykład też postawić, żeby jakieś jednostki pobudować. Że chyba najpierw będę musiał się zająć energią, bo tutaj w koszarach koszt utrzymania wynosi 2 punkty energii, mamy tylko plus 1 i zacznie nam spadać ta energia, więc najpierw musimy jednak zadbać o te punkty energii. 3 tury będzie się to budowało, więc nie najgorzej. Kurde, ostrzeliwują nas ci neofici cały czas. Mają dalszy zasięg niż wespidzi, więc ja tych wespidów muszę wycofać. Jak oni spróbują podejść bliżej, no to tu już będą wojownicy ognia, którzy się regenerują. Tymczasem myślę, że możemy już oddać turę. Tu czasami te tury będą szły naprawdę wolno, a czasami szybko. W zależności od sytuacji na mapce. Ci nam już prawie wyzdrowieli, jeszcze tylko jeden punkt życia. Wy się natomiast też regenerujcie. Koniec tury. Dobra, mamy opracowane drony bojowe. To nam się naprawdę przyda, bo drony bojowe po pierwsze nie kosztują nic. Jeśli chodzi o ich wytworzenie, ma do nich dostęp prawie każda jednostka Imperium Tau. Kolejna sprawa to, że drony dzielą się na wiele rodzajów. Tutaj akurat mamy drona bojowego, który atakuje po prostu wroga w tam niezbyt jakiś konkretnie mocny sposób, ale atakuje mimo wszystko, jakieś tam punkciki zdrowia mu potrafi zabrać, to raz, dwa, że drugie zazwyczaj, dwa, przepraszam, nie drugie, tylko dwa, że drony
ściągają na siebie po prostu uwagę wroga. Jak grałem wcześniej Imperium Tau, to tak zauważyłem, że za każdym razem, kiedy pojawia się dron na polu walki, to wróg jakby nagle dostaje, przepraszam za słowo, ale pierdolca i właśnie te drony chce atakować najbardziej, całkowicie ignorując pozostałe jednostki, chyba że już nie ma jak zaatakować drona, no to wtedy dopiero zajmuje się pozostałymi jednostkami, także to też jest bardzo przydatne, bo drony, każda jedna jednostka może przyzywać wiele razy, po prostu czas odnowienia to jest 10 tur, ale jest to po prostu bardzo przydatne, szczególnie że później drony mają też wiele różnych fajnych możliwości. Dobra, wy się już wyleczyliście. Tak się zastanawiam, czy już was samotnie nie puścić na tych neofitów w tym miejscu. Ale, dobra, bo poczekacie może na resztę. Bo szkoda byłoby się za bardzo, że tak powiem, zapędzić pojedynczą jednostką, żeby ją zaraz stracić. Dobra, tutaj mi się trójeczka w mieście zaczęła wyświetlać na czerwono. Oznacza to, że mamy więcej budynków, aniżeli populacji. I po prostu populacja z mojego miasta na tą chwilę nie jest w stanie ich wszystkich tutaj obsłużyć prawidłowo. Kiedy tak się dzieje, to po prostu budynki nie pracują na pełną parą, tak? Spada ich produkcja. Natomiast trzeba mimo wszystko pamiętać, że jeśli się postawi jakiś budynek, to tak czy siak ta żywność 4,5, powiedzmy, gdyby patrząc tutaj na uprawy hydroponiczne, to i tak zawsze będzie więcej, aniżeli to, więc trzeba pamiętać o tym po prostu, że kiedy jest budynków więcej niż populacji, to one nie pracują na 100% produktywności, ale mimo wszystko coś tam pracują, więc ja aż tak bardzo tym wykrzyknikiem tutaj nie będę się przejmował. Bardziej trzeba pamiętać o tym, że budynki pochłaniają po prostu zazwyczaj zasoby, tak? Koszty utrzymania są czasami, potrafią być naprawdę duże. Tymczasem tak, już tutaj wyczerpaliśmy miejsce na tym polu, więc musimy kolejne pole sobie zająć. Fajnie byłoby kolejną trójkę ogarnąć, tutaj mamy. I badania mamy kolejne do opracowania. Ja sobie teraz wezmę to budynek zwiększający limity populacji. I oddajmy turę. Dobra, jednostki na razie pominiemy, oddamy kolejną turę. No na początku tutaj ciężko, żeby się działo coś naprawdę spektakularnego, bo o, podeszli do nas na bliską odległość, bo więcej się dopiero zacznie dziać, kiedy o, podeszli, kurde, tym Vespidom nie odpuszczają gnojki. Więcej się będzie zdecydowanie działo, kiedy już nasza armia będzie na tyle przyzwoita, że będziemy mogli bez jakiegoś większego strachu poruszać się po prostu po tej mapie. Dobra, chodźcie tutaj. Wtedy, uwierzcie mi, potrafi się dziać w tej grze naprawdę dużo, bo raz, że jednostki neutralne, ok, ale dwa, że już wrogie frakcje, które napotkamy. Wiecie co, może Vespidzi, wy ich zaatakujcie, bo tak się na was uparli, że warto się odwdzięczyć. A wy ich możecie wykończyć. Dobra. Wy sobie na razie czekajcie jeszcze w tym obozie handlowym, więc was pominiemy, zakończymy turę. Okay, kolejna technologia opracowana. Budynek zwiększający limit populacji. Bardzo szybko mi się ta technologia opracowuje dzięki temu, że to laboratorium postawiłem na początku. I tak, ja sobie od razu wezmę też komandora może, bo to jest naprawdę dobry bohater. Niebianin mnie jakoś wcześniej nie przekonywał, kiedy grałem sobie prywatnie. Komandor natomiast był naprawdę konkretnym. Chyba że teraz go mylę z jeszcze jednym bohaterem, ale chyba to jest ten, o którym myślałem. Dalej, drony budownicze są bardzo potrzebne, bo dzięki nim możemy nowe miasta budować, a to się przyda. Tutaj mamy też czołg, który może transportować piechotę, dron osłonowy, który broni naszej piechoty. Ale weźmiemy sobie wyszukiwaczy dróg.
Oni mają dostęp do dobrych dronów, z tego co kojarzę. Nie wiem, czy najpierw musimy te drony opracować, ale oni mieli chyba właśnie mocne drony już na samym początku. Nie jestem tego pewien. Zobaczymy, jak już ich opracuję i zwerbuję. Oraz oni potrafią się w miarę szybko poruszać, tacy zwiadowcy, więc sama nazwa wskazuje, wyszukiwacze dróg, więc oni się przydadzą. Tymczasem tak, wy sobie chodźcie tutaj, was przesuniemy w to miejsce, wy Speedy, wy natomiast chodźcie tutaj i się regenerujcie. A w mieście postawimy w końcu, tak sobie myślę, koszary. Tak, koszary postawmy. I oddajmy turę. Kurde, znowu tutaj z lasu nas atakują. Ten las bym chciał tutaj oczyścić, bo mnie wkurza, że tutaj tak cały czas ktoś nas bezczelnie atakuje. Dobra. Chodź się tu. Weźcie mi drony tutaj, stwórzcie. Pięknie. I drony już mogą ostrzeliwać. Dobra. Aha, i wy poza stworzeniem dronów też możecie wroga ostrzeliwać, więc do dzieła. Wy tymczasem brońcie Vespidów i się zajmijcie tymi neofitami. Wróg też ma to do siebie, że kiedy zdrowie mu spada, ten ucieka. Więc być może po prostu oni zwieją. Oddajmy turę. Tak sobie pomyślałem, że te nasze odcinki, jeśli chodzi o tą serię, będą trwały po około godziny, bo gdybym miał tworzyć takie półgodzinne, to ta seria naprawdę długo by trwała, ale widzę, że coś się zmieniło w zachowaniu wroga od czasu, kiedy grałem, bo mówiłem, że wróg się skupia na dronach nagle bardzo mocno, kiedy chce, kiedy one się pojawiają na placu boju, tymczasem oni mi ostrzelali wojowników ognia, więc trochę mnie to teraz zdziwiło, no ale... Też wróg użył tej jakiejś umiejętności zaciemnienie, która spowodowała, widzę teraz, że po prostu zadaje mu mniejsze obrażenia. Dlatego ja zaangażuję też tą jednostkę. Atak. Ja po ataku mogę przesunąć drony? Nie. Kiedy atakujemy, zużywam też to nam punkty ruchu, więc... Szkoda, bo bym tymi mógł też drony gdzieś tutaj postawić. Ale drony mają chyba zasięg 1, tak? Z tego co kojarzę, więc... Tak, 1. Więc drony by musiały być tutaj, żeby ich zaatakować. Dobra, oddajmy turę. Dobra, mamy już opracowanych wyszukiwaczy dróg. Oni mają tak, drony wspomagania broni, drony zwiadu i drony hamujące, okej. Okay. Dobra, ta jednostka potem nam się przyda, może nie pod kątem bojowym, ale takim praktycznym na mapce. Tymczasem ci mi chyba gdzieś zniknęli, tak, uciekają. No i właśnie, kiedy podfrunąłem tutaj dronami, to one ściągnęły na siebie ogień. Przy okazji zabiły też wroga. Bardzo dobrze. Czasem tak, wy choć odzyskaliście poziom 2, już macie nie 10, a 11 punktów życia, więc spoko. I wy chodźcie tutaj. Będziemy tutaj szli lasem i ruinami na razie. Bo las raz, że daje ochronę, dwa, że też ogranicza widoczność. I czasami potrafimy się natknąć naprawdę na wroga tuż jakby obok nas, nie widząc go wcześniej z daleka. Także to też bywa tutaj naprawdę niebezpieczne. Tymczasem tak, wy atakujcie tych Vespidów. Wy mi tutaj stwórzcie drony.
które też zaatakują Vespidów i... Właśnie, ściągnął na siebie ogień. Wychodźcie tutaj i też atakujcie. Dobra, wybieramy kolejne badanie. I weźmy sobie teraz te drony budownicze, tak myślę. Dobra, drony zostały zniszczone. Te jedne przynajmniej. Wojownicy ognia też obrywają i chyba znowu będę musiał się cofnąć, bo kurde, tak trochę ich tutaj jest i trochę mnie szkodzą. Muszę też pamiętać o tym, że drony istnieją tylko przez pewien czas. To nie jest tak, że stworzymy drony i one będą sobie latały, póki nie zostaną zniszczone, tylko one po prostu trwają przez pewien czas na polu bitwy, a potem znikają. Chyba że są zniszczone najpierw, bo tak też się może zdarzyć. Dobra, wy się trochę wycofajcie. Zaatakujcie tych Vespidów. Wy chodźcie tutaj, bo już się wyleczyliście prawie. Macie dużo punktów życia w porównaniu z wojownikami ognia. I atakujcie tych. No i wy jeszcze też ostrzelajcie tutaj wroga. Oni pewnie uciekną w następnej turze, bo zostało im bardzo mało życia. Zobaczymy, co ci zrobią. W każdym razie, gdyby i ci zaatakowali tych, to być może mogą zginąć. Więc liczę, że jednak pouciekają. Dobra, oddajmy turę. Dobra, uciekają, a ci? Ci nie. Ci pewnie zaatakują. Dobra. Wy się wycofujcie. Was przesuniemy tutaj i myślę, że tych Vespidów już uda się zdjąć, co? W tej turze. Tak jest, uda się. Dobra. Tak, troszeczkę oczyszczamy już powoli te okolice naszego miasta. Tymczasem tutaj już nam się koszary chyba zbudowały, tak? Możemy wobec tego sobie zrekrutować nową jednostkę. Ja sobie wezmę może tych wyszukiwaczy dróg już teraz. Kosztu trzymania 3 jednostki żywności, więc kurde, słabo. Tutaj jest koszt utrzymania 1,5. To wiecie co, to może najpierw tych wojowników ognia sobie stworzę. 6 tur aż to będzie trwało. Ogółem tych koszar możemy więcej budować w naszym mieście, żeby przyspieszyć rekrutację nowych jednostek, ale to dopiero w przyszłości, bo teraz muszę zadbać jeszcze o inne tutaj budowle. Tak sobie myślę, że znowuż kolejną żywność będziemy musieli tutaj sobie pozyskać. Bo jest z tym problem. Dobra, oddajemy turę. Powoli przesuwajmy, bo właśnie mamy kultystów chaosu, kolejną wrogą jednostkę. Atakujmy ich. Z lasu nagle, nie z tego nizowego się wyłonili. I co, dajmy turę. Fajnie byłoby się natknąć na kolejne jakieś pole z zasobami, bo kurde, mało ich na razie jest, tylko 2. Tutaj mamy jedno, punkty nauki by to dało. Tu mamy kolejne pole, jakąś bramę chaosu chyba. Tutaj też jest chyba obóz handlowy kolejny. Zobaczymy. No trzeba się ruszać ostrożnie, bo tych jednostek neutralnych naprawdę jest tutaj dużo. Oni nas atakują też ręcznie tutaj.
I chyba jest w tym lesie trochę, bo to nie jest ta, którą przed chwilą ostrzeliwaliśmy, to jest jakaś następna. Dobra, wy ich ostrzelajcie. Tak minimalnie. A wy się wycofajcie. To trochę minie, zanim ci się zregenerują. Dobra, zakończmy turę. I za chwilę będziemy kończyli ten odcinek, bo już ta godzina się zbliża powoli. Dobra, mamy opracowane drony budownicze, więc za niedługo takiego drona sobie machniemy, żeby postawić kolejne miasto. Problem tylko w tym, że w przypadku miast, kiedy jest coraz więcej ludności, to spada nam lojalność w tych miastach, a jeśli stawiamy kolejne miasto, to ta lojalność też spada, więc trzeba o tym pamiętać. Niestety, taki ma to wpływ. Tylko tak, ja mam tutaj żywność już ogarniętą. Wiecie co, ja sobie postawię stanowiska Tiorum, żeby też zadbać o populację. Mamy limit 7 tylko na razie, więc ten limit sobie musimy zwiększyć. Potem by chyba znowu trzeba było zadbać o energię. A potem może postawimy Arsenał Fioxar, żeby machiny bojowe móc produkować. Ale na razie te stanowiska Tiorum. Wiecie co, na tym chyba zakończę ten odcinek. Wstępniak tak naprawdę, bo jeszcze niewiele się dzieje, ale uwierzcie mi, będzie się działo, bo pamiętam z prywatnych kampanii, jak już tutaj się przechodziło powoli przez mapę, mając coraz więcej jednostek, jak wyglądały epicko starcia z frakcjami wroga, no trochę tego jest. I mogę też wam powiedzieć, że będzie ciekawie, bo kilka razy, kiedy grałem prywatnie, zawiodłem po prostu, bo gra jest naprawdę wymagająca. I jednak trzeba tutaj myśleć dużo, wiele też czynników niezależnych od nas ma wpływ na to, czy uda nam się wygrać, czy też nie, więc będzie ciekawe, tak myślę, będzie ciekawe i liczę na to, że wam ta seria również się spodoba, także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, tymczasem liczę na was, na wasze komentarze, dajcie znać, czy wam się ta seria podoba, być może chcielibyście jednak, żebym mimo wszystko wrócił do Total War'a albo jakiś inny konkretny tytuł ograł, ale liczę też na wasze lajki, no i oczywiście na subskrypcję, tymczasem pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się serdecznie, cześć!